lidze kobiet w reprezentacji Polski na pierwszym planie. Zobaczymy wychowanki tej właśnie szkółki LUKS Krzywin Gryfiński. To co ważne, mamy już wicemistrza świata wieślarskiego paralimpijczyka. I to jest ten pierwszy dobry prognostyk. Mam nadzieję, że następny już niedługo. Daję panu głos. No i mieliśmy dzisiaj przed chwilą próbę bicia rekordu Guinnessa. Jesteśmy w trakcie mistrza świata w piłce siatkowej, więc wszystko, panie Piotrze, zmierza ku dobremu. Rzeczywiście 25 lat istnieje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krzywinie. Inicjator Piotr Wajdyk i wspólnie z władzami, z panią burmistrz oraz prezydium Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe chcielibyśmy przy tej okazji wyróżnić kilka osób, które się zasłużyły w tym 25-leciu klubu. I tak brązową, honorową odznaką, panie redaktorze. Wszystkim przyjmujemy do wręczenia. Od początku zapraszamy do nas Grzegorz Gunia. Jeśli jest, proszę, mamy na pana specjalną nagrodę, odznakę. Czy mamy Grzegorza Gunię? Czytamy dalej. Jeśli nie ma, zapraszamy Agnieszka Szefler. Agnieszka Szefler. To chyba jest. Chyba pani Agnieszka gdzieś jest. I trzecia osoba z odznaką brązową, Jadwiga Mazur. Zapraszamy do nas, pani Jadwigo. O, lecą, lecą. Dwie widzę, że lecą. Jedna leci przynajmniej. I są to brązowe odznaki Zrzeszenia Zachodniopomorskiego, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Wręczamy na scenie. Dwie panie są. Grzegorz Gunia jeszcze poszukiwany. No jest i order. Dziękujemy bardzo. Mam głęboką nadzieję, że kiedyś to będzie dodatek do emerytury. Tak, mam nadzieję, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Przypomnę 25-lecie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Krzywinie Gryfińskim. Mamy oznaki teraz, to będą srebrne, tak? Panie prezesie? Wioletta Szturo. Zapraszamy panią Violettę do nas. Piotr Głód. Jeśli panie Piotrze jest, prosimy na scenę. Katarzyna Głód. Kolejna osoba, a tych oznak mamy kilka, którą zapraszamy na scenę. Szymon Kaberow. I Robert Józyszy. Zapraszamy do nas. Zapraszamy państwa. Zmienią prezydium Zachodniopomorskiego Zrzeszenia, ja sobie będę wpinał, bo to będzie bardziej oficjalnie. Przypominam, wręczamy nagrodę, oznaki srebrne. Tak jest, przypominam, 25-lecie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Krzywinie Gryfińskim. Gratuluję. I te oznaki przygotowane przez Zrzeszenie Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Proszę, pan Robert Józyszyn. Dziękuję bardzo. Jest pan obecnie. Pan Szymon? Pan Szymon. Pani Fina. Pani Wójt Fina. Ja gratuluję serdecznie. I legitymacja. I pani Wioletta. Jest pani Wioletta. Pani Wójt Fina. Ja legitymacją. A pan senator mówię, za parę lat to będzie do emerytury. Pan senator będzie filmował. Roberta nie ma. Specjalną ustawę. Roberta nie ma, także. Jeszcze pan chciałby zdjęcie. Mamy to, panie Piotrze? Mamy to. Mamy to. Panie prezesie, mamy złote oznaki, czy nie mamy dzisiaj? Nie mamy dzisiaj. Panie redaktorze, mamy, ale pan redaktor pozwoli, że najpierw z tego tytułu właśnie, że jest 25-lecie. Pomogę, panie prezesie. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krzywinie, jego założyciel Piotr Wajdyk. I Piotrze, pozwól, że na twoje ręce, bo znowu jesteś prezesem tego klubu, z okazji 25-lecia działalności klubu, za serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę oraz gratulacje za osiągane wyniki sportowe, organizacyjne i wychowawcze składa Prezydium Zachodniopomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Szczecinie. Brawa dla pana Piotra, słuchajcie. Przypomnę 25-lecie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Krzywinie Gryfińskim. Mamy pamiątkę
Moje wspólne zdjęcie z panią wójt i senatorem Grzegorzem Napieralskim, no i oczywiście prezesem Tomaszem Paciejewskim. Taka pamiątka powinna trafić na ścianę. Mam nadzieję, że na 50-lecie spotkamy się w równie dobrej formie. Szanowni Państwo, działalność klubu to praca wielu osób, nie tylko prezesa, to również praca zarządu, wszystkich sympatyków. No wiadomo, klub to i zawodniczki, i zawodnicy, ale również władze samorządowe, które stwarzają wspaniałe warunki do pracy i dzieci, młodzieży, działaczy, sportowców. Pani wójt, pani pozwoli, że również pani dzisiaj będzie uhonorowana złotą honorową odznaką Ludowych Zespołów Sportowych za działalność sportową i szeroko na rzecz szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ludowe Zespoły Sportowe postanawiają również panią oznaczyć złotą odznaką NZS. Przypominam, Anna Kusykłos, wójtem Widuchowej. Wow. Jest i odznaka, która trafia do wójta gminy Widuchowa, przypomnę, Anna Kusykłos, dekorowana przez Tomasza Paciejewskiego, prezesa Zachodnie Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Panie prezesie. Ale jak i pani burmistrz, to i pan prezes klubu. Piotrze, przez wiele lat współpracujemy razem. Jesteś takim motorem napędowym działań sportowych i w Krzywinie, i w gminie Widuchowa, ale i nie tylko, bo w województwie zachodniopomorskim, więc pozwól, że również w imieniu prezydium odznaczę ciebie złotą honorową odznaką Ludowych Zespołów Sportowych. Wow, pan trzymać. O, pan Artur pomoże. Panie Arturze, bardzo proszę. Tylko gdzie my ten orden przyjmiemy, jak on marynarki nie ma? Damy radę? Damy radę. Zrobimy taki ryk. On sobie później. Złota odznaka z Zachodnie Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe dla Piotra Wejdyka, prezesa Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Krzywinie Gryfińskim. Panie prezesie, 25 lat Krzywińskiego NZS-u za nami. Siatkówka, to może za 25 lat będzie MMA. Jest taka szansa, żartuję oczywiście, bo to ciężki orzech ten sport. Ale nie ukrywam, że w którąś stronę trzeba pójść, żeby on rozwój nam poszedł. Zachodnie Pomorskiego sportu. To prawda, ale NZS-y zawsze stawiały na młodzież. Tutaj gmina Widuchowa również stawia na rozwój sportowy dzieci i młodzieży, więc liczymy, że w klubie, w Ludowym Uczniowskim Klubie Sportowym będą przyszli mistrzowie. Następcy Tomasza Markuna, następcy waszego mistrza Wieczorowskiego. Wielu, wielu wspaniałych sportowców będzie się stąd, mam nadzieję, wywodziło, bo przecież już macie wzorce do naśladowania. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, życząc państwu dzisiaj wspaniałej sportowej i nie tylko, bo i kulturalnej zabawy. Bardzo serdecznie dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Piotrze, ergometr trzeba kupić. Masz wicemistrza świata w wieślarskiej. Teraz najbliższy zakup z panią wójt. Trzeba przegadać ergometr gol. Panie senatorze, jak panu poszło? 15 sekund, widzę, że bez problemu. No nie. Pod sam koniec niczego to się. Ale mam nadzieję, że nie zobaczyliście tego. Ale na zarąb będzie o wiele lepiej. Myśleliśmy, że nie przedłużę tego wystąpienia, bo skoro się świetnie bawi. Chcielibyśmy razem z Arturem Leczem, razem z sejmiku województwa Zachodniego Pomorskiego, drodze upominę to otrzymać. No nie za ciebie, ale na twoje ręce, dla dzieci dokładnie tak. Piłki, które dzisiaj graliśmy, my dokupiliśmy, bo wiemy, że za rok będzie jeszcze więcej dzieciaków, jeszcze więcej chętnych do tego wspaniałego sportu. Taka jest siatkówka, to te piłki, skromne piłki dla ciebie. Już Arturem będziemy jako Artur kręcić. No kręcę. Gdybyśmy potrzebowali, to radny sejmiku Artur Lecz, najlepszy fotograf, najlepszy, to macie do kręcenia. Komisja do transportu zresztą, panie Arturze. Tak. Komisja do transportu. Tak, dziękuję bardzo. Mam przyjemność prowadzić komisję do spraw sportu w województwie zachodniopomorskim. Ale co jest istotne, co w kilku słowach chciałbym się powiedzieć. Po to wymyśliliśmy społecznika w województwie, żeby mogły powstawać takie fantastyczne imprezy. Dzisiaj już wiemy, piłki są zaczątkiem. Już przed chwileczką słyszałem, że jest potrzebny następny sprzęt. Jest dobra wiadomość. Społecznik jest cykliczny.
zmierzymy chyba zagwarantować, że takie spotkania będą co roku. Również są pieniądze w województwie na taki sprzęt. Postaramy się, żeby Krzywnik, czy gmina Widukowa szerzej, te pieniądze otrzymywała cyklicznie. Poza tym, że one są, trzeba mieć je jeszcze po nie sięgnąć, ale to już jest wielka zasługa pani wójt, wielka umiejętność pani wójt. Nie ma żadnej wątpliwości, że to się na pewno nie zmieni przez najbliższe 5 lat. Wspomnę przy okazji wizyty Artura Mycza w Pomorze Zachodnim wsparł dzisiejszą imprezę w ramach programu Społecznik i mam nadzieję, że w ramach tego programu będziemy spotykali się tutaj. Cześć! Tutaj jest piłka. To piłki też? Rozumiem. A to są piłki, te piłki. Drodzy Państwo, siatkówka rozwija się w Krzywie Grzyńsku. Mamy kolejne wsparcie ze strony Pomorza Zachodniego, ze strony senatora Grzegorza Napieralskiego i mam nadzieję, że za kolejne 5 lat doczekamy się pierwszej reprezentantki Polski.